położony w północno-zachodniej części Polski Wałcz, jest jedną z najpiękniejszych miejscowości w naszym kraju. To liczące 27 tysięcy mieszkańców miasto jest stolicą Pojezierza Wałeckiego, krainy geograficznej, na której znajduje się ponad 150 jezior, zaś w granicach administracyjnych miasta jest ich 6. Wałcz jest miastem absolutnie turystycznym, stwarzającym możliwości do uprawiania turystyki aktywnej. Leżąc na szlakach komunikacyjnych wiodących ku morzu, zwykle przez miasto przejeżdża w sezonie wielu turystów, nie zatrzymując się tutaj. A mamy ofertę niezwykle interesującą, żeby turysta mógł tu spędzić w sposób bardzo ciekawy czas. Zaczynając od pięknych lasów, pięknych jezior w samych granicach administracyjnych miasta, znajduje się 5 jezior. W tej chwili znajdujemy się na wspaniałym ośrodku, Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, gdzie mamy ofertę nie tylko do uprawiania sportów, ale również uprawiania sportów wodnych, również turystyki aktywnej, rowerowej, pieszej, do gry w tenisa. I tu chciałbym właśnie bardzo serdecznie podziękować za możliwość zorganizowania już 3. edycji Tenisa z Gwiazdami. Imprezy charakterystycznej, która mam nadzieję wpisze się w sposób trwały w kalendarz imprez. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zobaczyć tak znamienite postaci, tak znamienite osoby jak Jan Englert, Karol Strasburger czy Zbyszek Górny. Wszystkich nie jestem w stanie wymienić jednym tchem, ale jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że 3. edycja Tenisa z Gwiazdami właśnie wpisuje się w ten kalendarz imprez charakterystycznych i znajduje się właśnie w naszym pięknym mieście Wałczu. W pierwszy weekend czerwca już po raz trzeci zorganizowano w Wałczu tenisowy turniej gwiazd. W Centralnym Ośrodku Sportu, Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, zjawiło się wiele gwiazd sportu, filmu, estrady i teatru. Na kameralnych kortach COS-u gości powitał dyrektor Piotr Marszałek. Trzeci raz z rzędu organizujemy tenis z gwiazdami. Jest to nasze dziecko takie, dziecko, które bardzo chcemy dopieszczać, które chcemy rozwijać. Wspólnie z Tomkiem Gęsikowskim wpadliśmy na pomysł promocji, myślę, że tenisa, ale też promocji regionu, miasta i Centralnego Ośrodka Sportu. Z roku na rok mamy i coraz więcej ludzi, coraz więcej zawodników, a przede wszystkim, co nas bardzo cieszy, coraz więcej dzieci i młodzieży, bo przy okazji tego turnieju organizujemy również Dzień Dziecka na sportowo, Dzień Dziecka na wesoło, więc frekwencja dopisuje i młodzi sportowcy prężnie biorą udział w zawodach i rozwijają swoje umiejętności sportowe. Uroczystego otwarcia turnieju dokonali burmistrz Tadeusz Tuderek, Piotr Marszałek i Tomasz Gęsikowski. Trzeci turniej tenisa z gwiazdami. Uważamy za otwarty. Pomysłodawcami turnieju są słynna przed laty polska tenisistka Barbara Kowalska, pochodzący z Wałcza znakomity aktor Tomasz Gęsikowski i dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Piotr Marszałek. Pomysł poparły władze miasta i powiatu. Nie ukrywam, że od wielu lat, ale bardzo szczerze, niekomercyjnie, staramy się zapraszać mieszkańców Polski, naszych gości z zagranicy do odwiedzin Wałcza. I to w podwójnej niejako roli. W roli turysty, zwiedzającego, ale i także w roli człowieka, który szuka rekreacji, szuka wyższych przeżyć, szuka trochę emocji, ma sympatie sportowe, aktorskie, artystyczne, dziennikarskie. Chciałby te sympatie właśnie w Wałczu odwiedzić, odnowić. I to są te elementy, które chcielibyśmy, żeby powoli stawały się wyróżnikiem Wałcza. My mamy świadomość, że nie mamy magii promenady Międzyzdrojach czy mola nad morzem, ale mamy życzliwość ludzką, ciepło i to jest nasze konto. Turniej wzbudził w Wałczu ogromne zainteresowanie. Uczestników oblegały tłumy wielbicieli. Panie Tomku, czy to przyjemny obowiązek? Jak najbardziej, tylko jak ktoś się o pogodę pyta, to już wtedy odpowiedzialność jest większa, a nóż się nie sprawdzi. Nie, każdy oczekuje czegoś innego. Jeden opadów, drugi burzę, a trzeci słońca. No i tutaj każdemu trzeba jakoś dopasować. A to jest ciężko, ale myślę, że bez względu na pogodę trzeba mieć zawsze wiosnę na sercu i wtedy życie jest łatwiejsze. Czy to jest miły obowiązek, rozdawanie autografów?
To znaczy tak, miłe, że jest się rozpoznawalnym, ale kiedy ilość przechodzi, jakość przechodzi w ilość, to już jest ręka boli. O, powiem tak, to jest taki miły, a czasem męczący, ale jednak miły obowiązek. W sumie no, lepiej, kiedy proszą, niż kiedy, żeby nie prosili. Tenis w pana życiu? Odgrywa bardzo dużą rolę, ponieważ tenis pozwala mi zmęczyć się codziennie, wziąć prysznic i wtedy mogę przystąpić do pracy. Dlaczego Wałcz? No bo po pierwsze nigdy tu nie byłem, po drugie zostałem zaproszony, a po trzecie no lubię tenis i no i to grono przyjaciół, artystów, którzy się parają podobnym zajęciem. Numer 1, proszę na par. Jan Engler, Zdzisław Kałek, Tomasz Gęsikowski, Ewa Sadka. Jesteśmy dumni, że tak zacni goście zechcieli nas tutaj odwiedzić, ale oni już wiedzą, że Wałcz jest piękny i że warto tu wracać i że klimat w Wałczu jest dla gości najlepszy. Pan Zubilewicz nam zresztą w tym dobrze pomaga od tej strony pogodowej, bo stwierdził, że na pewno do południa wszystko będzie działo się dobrze, a jak się rozkręci, to nikomu tutaj zimno już na pewno później nie będzie. My promujemy w różny sposób oczywiście naszą ziemię wałecką, bo nie tylko Wałcz, ale cały powiat. Robimy dużo imprez, w tej chwili jesteśmy na jednej z nich, ale bardzo znaczącą już w tej chwili edycją, która będzie, imprezą, która będzie miała piątą edycję, jest Konanima, czyli festiwal dla osób niepełnosprawnych i pan Zubilewicz, którego wspomniałem tu wcześniej, był też już naszym gościem. To piękna impreza powodująca, że integracja tych środowisk przyjeżdżających zresztą i z Wielkopolski, i tutaj z Pomorza, i z Pomorza Zachodniego jest duża. Na to też liczymy. Wałcz jest przyjaznym również miastem dla tych osób niepełnosprawnych. Kolejny pojedynek na korcie. Chciałbym, żeby pan powiedział o tym turnieju oraz o pana zaangażowaniu, bo przecież widzimy w każdym meczu koncentracja do końca. No, miejsce jest wspaniałe, bo przyjechałem tu pierwszy raz. Wprawdzie, niemniej no, nad jeziorem i na kortach i z tymi zawodnikami, z tymi przyjaciółmi, z którymi się raz wygrywa, raz przegrywa spotkanie. Fantastyczna rzecz. Czy jak się uczy pokory, czy jak się może pochwalić, z kim wygrał, prawda? Piękna rzecz. I teraz, żeby pan powiedział również o swojej karierze zawodowej. Co nowego? O tenisowej? Nie. Poza tenisem. Co nowego? Nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Miałem koncert, który był na 50-lecie w Kongresowej. Bilety były wyprzedane w ciągu 3 dni. Co mogę powiedzieć więcej? Jaskółka uwięziona. Cały czas. Cały czas fruwa. I cały czas robi furorę. Cały czas, tak.
Gratulujemy tego, życzymy powodzenia na korcie, no i dalszych sukcesów zawodowych. Dziękuję bardzo. Pochodzę z Wałcza, chyba to najprostsze wytłumaczenie. To jest moje rodzinne miasto. Cieszę się, że już jest trzecia edycja tenisa z gwiazdami w Wałczu, cudownym mieście, do którego serdecznie zapraszamy. No a w tym roku znamienite osoby, profesor Jan Englert, Karol Strasburger, dużo, dużo osób. Mam nadzieję, że osoby, które przyjadą, które będą w Wałczu, nie będą tego żałowały.
Weseli? No tak. No było pięknie to. Dawa? No. No. Wałcz jest niewątpliwie miastem usportowionym, 26 tysięcy mieszkańców, a już możemy się pochwalić, że daliśmy 21 olimpijczyków dla naszej reprezentacji, a więc tylu wałczan startowało na różnego rodzaju igrzyskach olimpijskich i dużych zawodach światowych. Natomiast jeśli chodzi o to, co się w Wałczu zmieniło, no przede wszystkim Wałcz cały czas żyje pewną jakąś taką nadzieją, że coraz więcej będzie tutaj przyjeżdżało turystów. Przede wszystkim, że uda nam się zatrzymać tych, którzy tranzytem przejeżdżają przez Wałcz z głębi Polski nad morze i z wracają później z portem. A jeśli chodzi o to, co się zrobiło, to z tych ostatnich takich wydarzeń, to można byłoby powiedzieć, że teraz 5 maja otworzyliśmy skansen bojowy Wału Pomorskiego i jest to niewątpliwie bardzo ciekawa rzecz, ciekawa atrakcja, dlatego że fachowcy określili, że jest to w tej chwili najlepiej przygotowany tego typu obiekt w naszym kraju. W związku z tym, no, bardzo się cieszymy, że coś takiego posiadamy, zapraszamy tych wszystkich, którzy interesują się militariami, historią II wojny światowej, umocnieniami, walkami tutaj na Wale Pomorskim, a więc wszystko to jest tutaj u nas dostępne, jest do pokazania, jest do obejrzenia i to jest na pewno ciekawe. Drugą taką sprawą to jest trwająca w tej chwili budowa takiego zadania, które tak roboczo nazywamy zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Raduń. To jest to duże jezioro, nad którym tutaj się zresztą znajdujemy w ośrodku przygotowań olimpijskich. I od strony miasta zabudowujemy je poprzez stworzenie alejek, jakichś ciekawych, charakterystycznych lamp, punktów widokowych, nasadzeń kwiatów, zieleni. Niewątpliwie będzie to za mniej więcej rok bardzo ciekawe, bardzo atrakcyjne miejsce i wyjątkowo piękne, wyjątkowo urokliwe. A tak to żyjemy swoim tempem, organizujemy kolejne ciekawe imprezy. Nie jest to co prawda dzisiaj Roland Garros, ale w każdym bądź razie ciekawa impreza tenisowa. Przede wszystkim ciekawi ludzie, którzy tutaj przyjechali. Z pewnym ubolewaniem jednak, ale też i z nadzieją, że wróci do nas z powrotem Festiwal Filmu i Sportu, bo to zaczęło już wrastać, zaczęło się ukorzeniać, ale nie chcę wracać do genezy, jak to tam powstawało i jak to później było, że tak powiem, mam nadzieję, czasowo likwidowane. Ten festiwal wróci, bo to była ciekawa impreza. Mistrza świata w kolarstwie nie trzeba przedstawiać, jest znany nie tylko na trasach kolarskich, ale również na kortach całej Polski. Panie Ryszardzie, który to już turniej w Pana karierze? Liczył Pan kiedyś? No, ja klasyfikuję w dwóch kategoriach. Te turnieje, na których przyjeżdżam rowerem i gram, i te, które przyjeżdżam samochodem. No to ten, który samochodem, to tutaj pierwszy. A ile zwycięstw? Nie, ja nie walczę o zwycięstwa w całości. Ja walczę o to, żeby sobie pograć, żeby być w dobrej formie.
żeby sprawić przyjemność partnerowi. Staram się każdą piłkę wprowadzić w kort. Jak się uda, to jest zwycięstwo. Jak nie, to jest frajda wieczorem. Z kariery tenisisty jakieś przyjemne, najprzyjemniejsze chwile? Sam pobyt w dobrym towarzystwie ludzi kochających grę w tenisa już jest czymś wielkim. I to jest to, co mnie trzyma przy tenisie. Tradycyjnie w sobotni wieczór w Wałeckim Centrum Kultury artyści spotkali się z mieszkańcami Wałcza. Trzeci raz Wałcz gości tak znamienitych artystów. Gwiazdy przyjechały do Wałcza. Wałcz was gorąco wita. Dobry wieczór. Proszę Państwa, ruszamy. Bardzo się cieszymy, że wszyscy moi zacni koledzy potwierdzili, przyjechali. Jedną z takich osób jest wspaniała artystka Urszula Dudziak, którą zapraszam na scenę. Przyjechałam z Elbląga tutaj po koncercie do was i przejeżdżam przez to piękne wasze miasto. I jestem zauroczona. To jest jak w bajce tutaj macie. Wałcz to jest coś pięknego. I naprawdę jest obciach, że dopiero teraz do was przyjechałam. Czekam, że będę tutaj wracać. No to jest no, ten ośrodek piękny z Pontowi, te dwa jeziora i te drzewa szumiące, piękne, w ogóle tyle zieleni, te domki pięknie pomalowane, czyściutkie miasteczko, no po prostu w bajce, tak jak powiedziałam. Także gratuluję i ja mieszkam tak w Nowym Jorku, w Warszawie i się przytulam tutaj do Wałcza. Zobaczyć twoją twórczość dotyczącą euro. Mamy szansę? Tak. Gdzie? Na onet.pl Sawka Sport i w specjalnych spotach też tam tworzonych. Także będę komentował na bieżąco rysunkiem takim animowanym oraz rysunkiem zwyczajnym. Przed Państwem Henryk Sawka. Euro się zaczyna i hymn powstał na euro. Moja żona niestety Coco Chanel. I tak sobie pomyślałem, że pomogę tej Edycie. Niech jeszcze raz wystartuje, niech się zrehabilituje. Nawet napisała mi piosenkę taką tam. Coś takiego tam też. Nie, to było tak. Mój sobole, lecz przez pole. Niech to będzie karne pole, czy to bramka, czy to wolej, przecież robisz to dla Polek. Ale ona nie bardzo chciała, w związku z tym stwierdziłem, że napiszę sam. Już euro nam się zacina, gra Polska, gra Ukraina. I tylko jeden kręcina. Na lato krzywo patrzy dziś, właściwie na latek krzywo patrzy dziś. Ale Janowicz publicznie postanowił, że Juli na czas euro to cały Belgorda mknął alta po autostradach, szybciutko komarni
siada. No ale już nikt nie gada, że ropa po prawie 7 jest cia, cia, cia. Na scenę zapraszam wyjątkową osobę, Ryszarda Szurkowskiego. Proszę Państwa, to co mam na ramieniu, nie jest to żadna torba, tylko to jest rower. Rower, który, na którym Ryszard Szurkowski odnosił wielkie sukcesy. Jak wiemy, jest to nasz najlepszy kolarz jak do tej pory. Wygrywał wszystkie wyścigi pokoju, ma w swoim telefonie fantastyczny sygnał, to właśnie sygnał z tegoż wyścigu. Mistrz świata, mistrz tenisa i mistrz roweru. Muszę Państwu powiedzieć, że mój kolega Staszek Szosta, znacie go Państwo pewnie z nazwiska i w ogóle, kiedy został zapytany przez dziennikarza, panie Staszku, był bardzo ciężki wyścig, co pan z tego wyścigu najbardziej zapamiętał? On mówi, tylne koło Ryśka. Pierwsze przerzucenie, szkoda, że Państwo tego nie widzą. Pierwsze przerzutki poszły w ruch. Im z tyłu mniejszy tryb, a z przodu większy, tym prędkość oczywiście większa. W tej chwili mamy 20 już 6 km na godzinę. Mamy 29, 30. Ryszard już jedzie, zbliża się do 40. Ryszard. Chciałem zaprosić może kogoś z Państwa, kto miałby ochotę usiąść na prawdziwym, wyczynowym rowerze Ryszarda Szurkowskiego i spróbować. Zapraszamy. Znany reżyser. To jest moje marzenie życia, żeby usiąść na rowerze Ryszarda Szurkowskiego. Jedziesz, Jacek, jedziesz. Już się widzimy. Proszę Państwa, usiądź. Będzie kręcił. Zaczęło się. Ale nie! Nogawka. Przecież nogawka! Zanim zaczął, to już skończy. Czy ta serdeczka jest właściwa? 43. Ale dziwnie. 51. 55. Ale dziwnie ten rower mu się kończy. Ile miał? To co? 54 i 52. Wczoraj cały dzień jechaliśmy tutaj do Testowej Drogi i opowiadał mi o swoich różnych przeżyciach sportowych. Znaczy ja? Tak, Karol. Tak, dziękuję. Dzisiaj, kiedy udało mu się spełnić swoje marzenie, bo ćwiczył od dłuższego czasu, żeby przegrywać. I dzisiaj trzy razy z rzędu przegrał. Mówi, co? Dobry. Nareszcie osiągnąłem to, co chciałem. Przed Państwem Emilia Kos i Zbigniew Burny. Ostatni z naszych zacnych kolegów 5 maja przyjechał specjalnie do Wałcza. Było otwarcie Grupy Warownej Cegielnia Bunkrów. 22 maja obchodził w sali kongresowej swoją 50. rocznicę pracy artystycznej. Zaśpiewał oczywiście niesamowity utwór Jaskółka Wyzwolona. Serdecznie zapraszam na scenę Stana Borysa. Wszystkie drogi moje prowadzą do Ciebie. Wszystkie drogi moje prowadzą do Ciebie. Idę po szczęście, po ciszę. Wszystkie drogi moje prowadzą do Ciebie. Wszystkie drogi moje prowadzą do Ciebie.
wszystkie drogi moje prowadzą do Ciebie. Idę jak siemiec, zwyczajnie przed siebie. Wszystkie drogi moje prowadzą do Ciebie. Proszę Państwa, smutno się rozstawać, ale powoli musimy. Zakończyliśmy. Artyści, tenisiści, żegnają Państwa i żegnają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W niedzielny poranek rozegrano półfinały. Z imprezy z powodu kontuzji musiał wycofać się Ryszard Czurkowski. Zastąpiła go Ewa Sawka. Panie profesorze, gratuluję, wspaniała forma. Tutaj niektóre zagrania na poziomie Bjørna Borga, którego tutaj plakat widzimy na jednej ze ścian kortu. Ale on był niepokonany, a ze mną jest nie tak dobrze. No ale pan nie gra sam. A to nie nazwalić na partnera najłatwiej. Ja zawalam, jak przegrywam, to ja zawalam, nie partner. To jest moja dewiza na życie. Każdy ma taką żonę, na jaką zasługuje. Ale tutaj nie będziemy na ten temat dyskutować. Mówię, mowa o jest o deblu. Chciałbym natomiast, żeby pan pochwalił się tym wszystkim, jak długo już pan gra w tenisa, bo to przecież znaleźć czas w pana profesji, żeby jeszcze poruszać się na korcie. Jakby tak sumować ilość meczów, które rozegrałem, to nie tak długo, ale jeśli chodzi o bezwzględny czas, to 2 lata grałem w roku 71 i 72, a potem grałem od 84. Po przerwie. I sukcesy tutaj w tej branży? Sukcesy, moim sukcesem jest zwykle drugie lub trzecie miejsce. Wygranych mam kilka tylko. Ale to też cieszy. Najważniejsze, że jest to przerywnik w tej ciężkiej, trudnej pracy. Nie, w ogóle nie traktuję tego jako żadnej rywalizacji. To jest przygoda, zabawa, relaks przez te kilkanaście minut tego seta. Nie muszę myśleć o niczym, poza tym, żeby trafić rakietą w piłkę. To jest bardzo duży relaks. Oj!
Czy skład finału jest dla panów zaskoczeniem? Panie Tomaszu. Trochę tak, dlatego że odbył się już mecz półfinałowy, para bardzo mocna, Englert-Kałek. Niestety przegrała z parą marszałek Ewa Sawka. No i toczy się właśnie mecz o trzecie miejsce, ale dużym zaskoczeniem, niespodzianką jest pojawienie się w meczu o trzecie miejsce pary Górny-Ciaś. Zgadzasz się, Karol. A dla pana? No to znaczy, no jest to dla mnie trochę zaskoczenie, tak. Ponieważ myśmy z nimi w tiebreaku przegrali i byłem przekonany, że właśnie wygramy z nimi, mimo że odpadliśmy. Więc ja też trochę się dziwię, ale Zbyszek Górny jest zawodnikiem takim nieprzewidywalnym. To znaczy potrafi wygrać i potrafi wszystko przegrać. Trafiło na to, że potrafił wygrać. No i trochę się martwię nawet z tego powodu, że tak trafiłem. Ale nie, no życzę, żeby to trzecie miejsce było dla nich. Ale myślę, że chyba jednak powinni przegrać. No. Natomiast dużą niespodzianką jest pojawienie się w finale Jacka Sołtysiaka, aktora, reżysera, który tak naprawdę od 2 lat gra w tenisa. Także to jest to duża niespodzianka. Zdobywcy trzeciego miejsca, zmęczeni, lecz szczęśliwi. Panie Zbyszku, dzisiaj było trochę chyba gorzej niż wczoraj. Nie, było lepiej, tylko przeciwnicy byli lepsi. W związku z tym walczyliśmy jak lwy. No, jeden mecz przegraliśmy, w związku z tym nie gramy w finale, ale to trzecie miejsce to tutaj, muszę powiedzieć, zawalczyliśmy po raz kolejny z Janem Englertem i jego partnerem, znaczy tenisowym. Także jesteśmy szczęśliwi z trzeciego miejsca. Ja osobiście bardzo, bo to jest moje pierwsze pudło tak naprawdę. Podchodziliśmy do tego meczu półfinałowego chyba z dużym dystansem. Nie mogliśmy wejść w ten mecz przede wszystkim. Rywale z kolei wszystko im wychodziło. I to był nasz problem. Nie potrafiliśmy znaleźć swojego stylu gry. I narzucili nam swoją walkę, której my nie podjęliśmy. Ale nie mów o mówię o problemach. Mówię o meczu. Powiedz, że jesteśmy najlepsi, tylko nam się nie udało. Zdecydowanie bardzo dobrze graliśmy w meczu o trzecie miejsce. To już pokazaliśmy ten tenis, który graliśmy przez
fazę eliminacyjną i to już było naprawdę dobrze. Jakaś drobna kontuzja? No właśnie wczoraj miałem nie drobną, a poważną kolizję z Ryszardem Szurkowskim. Jest to pierwszy przypadek, kiedy kibic oberwał od zawodnika. Zawodnik wyszedł na kort, a kibic pojechał do domu. W związku z tym ja odczuwam, wcieram sobie różne rzeczy, żeby móc grać i żeby móc chodzić. A Rysiek Szurkowski, no niestety, no rehabilitację. Boję się, żeby coś nie było to poważniejszego, ależmy poważnie się ze sobą skolidowali. Chodzą Ryszka? Do finału awansowały dwa najlepsze deble. Jacek Sołtysiak z Andrzejem Saganem oraz Ewa Sawka i Piotr Marszałek. Drodzy Państwo, zaczynajmy. Cieszę się, że z Wami. Zdjęcie. Rakiety w górze. Chodźcie bliżej, nie będzie Ewa do środka. Okej. Skok na kasę. Mecz finałowy oglądali wioślarze, członkowie kadry na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Panowie, czy macie jeszcze czas, żeby zająć się czymś innym poza treningiem? Zawsze jest czas. Możemy na przykład pograć sobie w tenisa, tak? Poglądać tenisa lub co innego, inne rzeczy można porobić, tak? My staramy się po prostu wykonywać swoją pracę i okazji bawić się z innymi sportowcami. Czy dzisiaj nie było za zimno na trening, bo taki porywisty wiatr widzieliśmy tam nad jeziorem? No, początek troszkę dmuchało, ale z czasem ciepło się zrobiło, słoneczko wyszło, więc całkiem przyjemnie się wysuwało. Trochę pogoda nas nie rozpieszcza, śmiejemy się, że w ten weekend 20 stopni, czyli 10 w sobotę, 10 w niedzielę, ale troszeczkę się do tego już powoli przyzwyczajamy, także na razie pogody mieliśmy w Portugalii to w marcu, bo kolejne obozy to było raczej im później, tym zimniej, także na razie czekamy na jakąś odmianę, może na igrzyskach będzie cieplej. A jak pan sądzi, czy będzie lepiej na igrzyskach? Będzie cieplej? Czy wydaje mi się, że pogoda bardzo dobrze przygotowuje na igrzyska. Z tego co wiem, to Eton bardzo często wie i wydaje mi się, że pogoda naprawdę sprzyja temu, żeby przygotować się na taką falę i na burzystą i wieczną pogodę do Eton. Tam, gdzie będą rozgrzewane igrzyska olimpijskie w wioślarstwie. Jeszcze ocena przygotowań tych, co za wami, tych, co przed wami. Wydaje mi się, że pracę wykonaliśmy taką jak przed rokiem, przed 2 lata temu i wcześniej, także nie odbiegamy od planu i wydaje mi się, że w 100% realizujemy to wszystko, co trener założył, nie było żadnych kontuzji, także wydaje mi się, że przygotowanie idą zgodnie z planem. Marzenia? No oczywiście jak najwyższe cele. No nie ukrywam, że tutaj jako mistrzowie olimpijscy, jako parokrotni mistrzowie świata będziemy się starali wypaść jak najlepiej. No, nam trochę w tym roku świat odjechał na 2 pierwszych pucharach, ale na pewno musimy się naprawdę sobą, swoją formą interesować. Jeżeli my będziemy w najwyższej formie, to myślę, że mamy duże szanse, żeby powalczyć i być wysoko. No, ja w tym roku jadę pierwszy raz na igrzyska, więc myślę, że awans do finału byłby wielką sprawą jak dla mnie. Jestem po kwalifikacjach olimpijskich dość udanych, więc jestem optymistą przed igrzyskami. A ja mam to samo, co kolega właśnie Michał Iniński powiedział, czyli idziemy po obronę tytułu mistrza olimpijskiego.
Po pasjonującej walce trzeci tenisowy turniej gwiazd wygrała para Jacek Sołtysiak i Andrzej Sagan. Wielka meczowa. Sagan Sołtysiak zostają mistrzami wszechświata. Jacek Sołtysiak, drugi rok grania w tenisa, drugi turniej w życiu i pierwsze zwycięstwo. Wielkie brawa. Ja chciałem powiedzieć, że jakby najważniejsza w sporcie jest psychika. I chciałem powiedzieć, że mój partner po prostu wspierał mnie bardzo psychicznie. I mam nadzieję, że odwrotnie też tak było. Że jak coś nie wychodziło, mówimy: Andrzej, spoko, to jest tylko zabawa. I myślę, że tak trzeba do tego podchodzić. Że to jest oczywiście rywalizacja fair play. Myślę, że to jest też taka czysta rywalizacja, bo wiemy, że we współczesnym sporcie różnie to bywa. Ja marzę, żeby ten sport był bez dopingu, żeby był bez może takich pieniędzy, bez takich technologii, żeby był tym sportem czystym. I wydaje mi się, że właśnie taki sport amatorski no jest takim sportem czystym. Sami sobie sędziujemy, sami sobie oceniamy. I to jest myślę, bardzo fajne. Co było takie istotne, to no, wygraliśmy ten turniej z uśmiechem, ale jak przegrywaliśmy, to też z uśmiechem. Tak, dokładnie. Także nie było momentów smutnych. I to było najfajniejsze. Ja chciałem bardzo podziękować. Ja dziękuję serdecznie. Tutaj, ja. Poziom turnieju był naprawdę w tym roku bardzo, bardzo wysoki. Mecze rozgrywały się, często kończyły się w tiebreaku, a o zwycięstwie decydowały poszczególne piłki. Widziałem też naszych mistrzów olimpijskich na trybunach, także też to takie budujące jest, że i świat aktorski, i świat sportu się łączy ze sobą, i ten świat amatorski, który jak gdyby dochodzi też do tego, że sport trzeba uprawiać. Zawsze trzymam kciuki, zawsze jestem zachwycona, bo w Wałczu naprawdę te turnieje są wspaniałe. No i fantastyczny dzisiaj finał, naprawdę bardzo emocjonująca gra, bardzo wyrównany mecz. To było wspaniałe, móc to obserwować. Zeszło napięcie, bardzo się cieszę, że pomimo, że wczoraj pogoda była w kratkę, udało się wszystkie mecze rozegrać. No dzisiaj już piękny dzień, wspaniały. No i niesamowite wrażenia związane z parami finałowymi. To, że znalazł się w niej Jacek Sołtysiak, aktor, reżyser, jest to dla nas kolegów duże, duże zaskoczenie i niesamowicie się cieszymy, bo jest to jego drugi rok grania w tenisa i tak naprawdę chyba trzeci turniej w życiu, więc jest to, będzie dla niego ogromna przyjemność. Wałcza nie zapomni nigdy. Kolejny raz fantastyczne mecze. And bad mistakes, I've made a few. Przegrałam, ale nie sztuka jest cieszyć się z własnej wygranej, sztuka jest cieszyć się z wygranej przeciwnika, który wygrywa słusznie, bo jest lepszy.
Startuje 20 zawodników i człowiek zajmuje czwarte, trzecie, drugie miejsce, to jest wygrany. Jeżeli myśli o sobie wtedy nie pozytywnie, no to dobrze, bo ma ambicje, ale prawda jest taka, że to jest 15 było gorszych, trzeba to powiedzieć od razu. No, to już jest frajda. I pana własna ocena startu w tym turnieju? Nie, w tym roku bez nadziei zupełnie. Mam alibi, mam usprawiedliwienie, jak każdy na grzech ma usprawiedliwienie. Ja też mam, bardzo mało grałem w tym roku, praktycznie trzeci raz w tym roku. Od października zeszłego roku jestem na korcie, ale to jest słabe usprawiedliwienie, bo w zeszłym roku jak przyjechałem, byłem w identycznej sytuacji i grałem o klasę lepiej. A drugim moim usprawiedliwieniem jest to, że no niestety krzyżyk za krzyżykiem na karku się odkłada i już coraz sprawność jest coraz mniejsza, jednak mimo wszystko, mimo że i tak Pan Bóg łaska. Thank you all, but it's been no bed of roses.